Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, a jest dzisiaj z nami pan Kacper Kita, publicysta Nowego Ładu, portalu Nowy Ład, także kanału Nowy Ład na YouTubie i autor książki, proszę Państwa, książki o Eriku Zemmourze, która się ukazała całkiem niedawno. Tak jest. Bardzo dziękuję panie Rafale za zaproszenie. Dziękuję państwu za oglądanie. Książka się ukazała niedawno. Książka się ukazała tuż przed wyborami, w których Zemmour startował, jako że były to wybory i szerzej myślę, że przyszłość polityczna Francji jest ciekawa i chciałem nią trochę polską publiczność zainteresować. No to dobrze. Zaraz przejdziemy do samego bohatera, któremu pan poświęcił książkę i czas, bo to mnie zawsze fascynuje. Dlaczego ktoś coś pisze, co nim kieruje, czy ewentualnie dlaczego się jakąś postacią zainteresował. Ale może tak bym zaczął od takiego pytania, panie Kacprze, skąd wynikała, bo to już chyba pieśń przeszłości, fascynacja w Polsce Francją. Pieśń przeszłości, no gdyby to ode mnie zależało, to można by troszkę chociaż próbować do tego wrócić, chociaż okoliczności nie zawsze są sprzyjające. Ale rzeczywiście fascynacja Francją w Polsce była przez wiele dekad, może nawet stuleci, jeżeli by to tak trochę pociągnąć w głąb historii. Myślę, że wynikało to po prostu z historii, z polityki, z tego, że przez wiele wieków nawet Francja i Polska były dla siebie takimi naturalnymi partnerami. W momencie, w którym niemiecka dominacja była zagrożeniem dla Francuzów i była zagrożeniem również dla Polaków. Stąd mieliśmy wiele małżeństw królewskich. Mieliśmy, no, wszyscy pamiętamy nieszczęsnego Walezego, ale mieliśmy jako króla Francuza, który szybko uciekł, no ale ciężko mu się dziwić, jak chciał być jednak królem u siebie, a nie w Polsce, jak mu się taka okoliczność pojawiła. Ale mieliśmy też przecież królowe francuski. W Polsce mieliśmy królową Polkę na tronie Francji, no babka ostatniego króla Francji przed rewolucją, Maria Leszczyńska, córka polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego. No i ta współpraca polityczna była przez wiele lat, no za Sobieskiego, który też przecież miał żonę francuskę, Marysieńkę, Marię Kazimierę d'Arquien. Mieliśmy tę współpracę, bo to był też długo moment, zanim Rosja się zrobiła na tyle silna, że Francuzi, szukając sobie partnera naturalnego przeciwko niemieckiej dominacji, co było dla nich zawsze ich głównym wyzwaniem dla nich od średniowiecza, czy właściwie od traktatu z Verdun, kiedy Francja i Niemcy zaczęły powstawać jako takie osobne byty rywalizujące o hegemonię w Europie. No a póki Polska była silniejsza niż Rosja, no to Polska była tym naturalnym partnerem dla Francuzów. Potem się to trochę z naszego punktu widzenia pokićkało, kiedy przyszedł Piotr Wielki, wygrał Wielką Wojnę Północną, nawiązał relacje z Francją, których wcześniej nie było. Francuzi długo nie chcieli się z Rosją zadawać, ponieważ uważali, że to jest jeszcze za mało poważne dla nich państwo. Ale również później ten odruch uciekania się do Francuzów nam został, nawet kiedy Francuzi już mniej, można powiedzieć, byli w stanie nam pomóc, ale na pewno też został wzmocniony, został na pewno znów wzmocniony, kiedy były wojny napoleońskie i prawda, Napoleon tutaj przyszedł. To jest, wydaje mi się, coś, co się bardzo odbiło w polskiej świadomości, ten właśnie sprzymierzeniec z Zachodu, który przyszedł i nas trochę chociaż podniósł przeciwko tutaj Niemcom z jednej, a Rosjanom z drugiej strony. Oczywiście można by wchodzić w rozważania na temat tego, na ile on to robił szczerze, czy bez nas potem porzucił i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie robił tego z miłości dla Polaków, tylko robił to z kalkulacji politycznej tego, co mu się akurat opłacało. Ale to się, myślę, odbiło. Ten mit napoleoński jest cały czas silny, również później w czasie powstań. Wyczekiwanie w jednym ze słynnych poematów literackich.
Tak, 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 dokładnie. Jest to wyczekiwanie rzecki czekający na kolejnego Napoleona. Można powiedzieć, dzisiaj też często mamy ten odruch. Pan tylko Tadeusz się... przede wszystkim. Tak, tak, pan Tadeusz, oczywiście. Jedną taką tylko wiosnę miałem w życiu. Jeden tylko rok 1812, pójście razem na Moskwę. To jest, myślę, coś, co się dzisiaj cały czas jest żywe, nawet jeżeli dzisiaj tę miłość przenieśliśmy trochę z Francuzów na Amerykanów, w momencie, w którym Francuzi przestali być tą główną siłą na Zachodzie, a stały się nią Stany Zjednoczone i tutaj tym kolejnym Napoleonem był Wilson, czy potem Reagan. Ale też na pewno kultura francuska przez wiele lat. To prawda. Pamiętam Miłosza, który wspominał jako taki inicjujący go na pisarza w zasadzie wyjazd do Paryża. Tak, tak. No tych pisarzy polskich jeżdżących do Paryża, do Francji, to mnóstwo mieliśmy. Miłosz, Herbert, Gombrowicz, Bobkowski, to można by szukać i szukać. Zresztą w ogóle w XIX, XX, w pierwszej połowie XX wieku cały czas było, francuski był tym lingua franca, taki kulturalny inteligent, czy większość z tych pisarzy pochodziła z takich środowisk, albo chciała się do nich dołączyć, no to właśnie uczyła się tego francuskiego, fascynowała się tą kulturą francuską, odnosiła się później do niej w swojej własnej twórczości. To jest duża siła Francji, która przez wiele dekad powodowała, że bardzo różni ludzie z bardzo różnych krajów się Francją fascynowali. Myślę, że w przypadku Polski też tak było, no ale tutaj ten 39 rok i nasze poczucie krzywdy z tego powodu, co się wtedy stało, no ale też później sama klęska, kiedy okazało się, że Francuzi nie dość, że jakby nie dali nam tego ratunku, to jeszcze okazało się, że sami sobie nie byli w stanie dać ratunku w 40 roku, że sami już się okazali na tyle słabi. Bardzo mocno, myślę, te pozycje Francuzów w naszej świadomości podkopało. Wymienił pan tutaj pisarza, którego ogromnie ceniłem. W jakimś sensie cenię, bo rzeczywiście jego portret Francji, Paryża, podróże na rowerze wraz z kolegą po Francji wojennej, po południu Francji, czyli Andrzeja Bobkowskiego, jest kapitalnym portretem. Niezależnie od tego, co potem różni badacze literaccy wyłapali w zakresie poprawiania owej rzeczywistości. Ale ten sam Andrzej Bobkowski opuszcza po wojnie Francję, opuszcza w ogóle po wojnie Europę, mówiąc, że no to jest jakaś zgnilizna. Skąd u Francuzów na przykład wzięła się taka bardzo silne zachłyśnięcie komunizmem i w ogóle lewicowością tuż po wojnie, czego wyrazem pewnie takim największym był bunt 68 roku. Bunt 68 roku, którego też teraz kolejną rocznicę przeżywamy, to jest rzeczywiście fascynujący temat i myślę bardzo aktualny dla Polaków. Ja też pisałem o tym, czy na portalu, czy nagrywałem o tym rozmowę między innymi z Markiem Jurkiem, o tym analogiami między tym majem 68 roku, a tym, co się działo w Polsce jesienią 2020, bo tutaj mieliśmy rzeczywiście dużo podobieństw. Mieliśmy bunt tej młodzieży, takiej po prostu zdegenerowanej w tym sensie, że to było pierwsze pokolenie Francuzów, które żyło w całkowitym komforcie, nie miało żadnej wojny, nie miało żadnych wielkich wyzwań. Mieliśmy 30 wspaniałych lat, kiedy po wojnie Francuzi rzeczywiście się bardzo odbudowali gospodarczo, a później jeszcze de Gaulle porządek polityczny też naprawił w tym sensie, że zbudował silne instytucje państwa, które zakończył wojnę w Algierii, zakończył zamachy terrorystyczne, które Francję prześladowały w latach 50. i na początku 60. I tutaj mieliśmy w 68 roku takie zerwanie między tą tradycją rewolucyjną, która spoglądała na Moskwę, spoglądała na komunizm. A skąd się bierze ta fascynacja komunizmem? Myślę, że jest to po prostu ciąg tego podziału, który się zrobił we Francji wraz z rewolucją. Na Francję tę starą, Francję białą, można powiedzieć, tę Francję porewolucyjną, Francję, która chciała być krajem uniwersalnych wartości opartych bardziej na właśnie prawach człowieka, na budowie nowego człowieka w kontrze do tego starego świata. Clemenceau 11 listopada 18 roku pięknie mówił po zawieszeniu broni, że Francja kiedyś była żołnierzem Boga,
potem stała się żołnierzem praw człowieka, zawsze będzie żołnierzem ideału. I mieliśmy rzeczywiście no, przed wojną bardzo ostre podziały społeczne między tych Francuzów, którzy szli bardzo mocno na prawo, jak chociażby Akcję Francuską, i tych Francuzów, którzy z kolei bardzo mocno, no, mieliśmy mnóstwo agentów komunistycznych we Francji. Francuska Partia Komunistyczna do lat 80. była liczącą się siłą polityczną, która kilkukrotnie wchodziła do rządu z socjalistami, no zresztą jeszcze w 97 roku komuniści jako mniejszościowy partner na 5 lat weszli do tego rządu Lionela Jospin i byli pierwszą siłą polityczną we Francji po wojnie. Rosjanie tutaj, czy Sowieci budowali siłę komunistów. Myślę, że w dużym stopniu na tych, właśnie na tej tęsknocie tych francuskich inteligentów, którzy widzieli, chcieli widzieć w tej odległej rzeczywistości sowieckiej realizację ideałów rewolucji własnej, rewolucji z końcówki XVIII wieku. Potem oni się z tym oczywiście bardzo mocno zderzali z rzeczywistością. Część z nich przynajmniej mieliśmy podziały w łonie francuskiej lewicowej inteligencji. Z jednej strony mieliśmy takiego Sartra, który do końca, prawda, tutaj bronił Związku Sowieckiego, a z drugiej strony mieliśmy takiego Alberta Camus, który z kolei bardzo mocno komunistów krytykował jako ludzi, którzy wprowadzają jednak zbrodniczy totalitaryzm, nie realizują wcale tych lewicowych ideałów. No zresztą do tej pory mieliśmy spekulacje na temat sposobu, w jaki Camus zginął. Tutaj część się ludzi doszukiwała ręki KGB. I myślę, że później w 68 roku mieliśmy moment, w którym jednak już po interwencji na Węgrzech, po tych kolejnych doniesieniach z Układu Warszawskiego, ten mit sowiecki już się zużył, już coraz mniej ludzi w to wierzyło. Pojawił się maoizm. Pojawiła się, a jednocześnie wśród tej młodzieży, ta młodzież, która dorastała w bardzo komfortowych warunkach po wojnie, nie dostała tak naprawdę pozytywnego wzorca. Myślę, że tutaj też jest ciekawa analogia z Polską, ponieważ dla pokolenia Francuzów, którzy walczyli w czasie wojny, dla których autorytetem rzeczywiście był przede wszystkim de Gaulle, no to jednak był ten mit resistencialisty, mit walki z okupantem niemieckim, co oczywiście de Gaulle rozciągał wręcz na siłę na wszystkich Francuzów i czy tych Francuzów, którzy walczyli po stronie aliantów w ramach wojsk wojennej Francji, czy Francuzów w ruchu oporu, takich jak chociażby Jean Moulin. I dla nich to był jakiś pozytywny wzorzec, ale to był wzorzec nieprzekazywalny pokoleniowo, bo on się odnosił tylko do doświadczenia tego konkretnego pokolenia. I tutaj moim zdaniem pisałem o tym w swoim eseju biograficznym na temat de Gaulle'a, mam nadzieję kiedyś napisać jakąś książkę na temat de Gaulle'a i tej tragedii jego dziedzictwa, że on nie zostawił takiego mocnego wzorca, jednoznacznie jednak nakierowanego na tę rzeczywistość, w której sam funkcjonował, której sam był osobiście wierny, ale nie zostawił jej na poziomie politycznym, czyli właśnie jasnego odniesienia do chrześcijaństwa, do tradycyjnej Francji, poniekąd dlatego, że bał się kolejnych podziałów wewnątrz Francuzów, ale to temat na inną dyskusję. No i ta młodzież po prostu wzrastała jako nihiliści tak naprawdę, którzy tego dziada de Gaulle'a krzyczeli, de Gaulle do muzeum, krzyczeli na jego temat mniej więcej te same rzeczy, które nasza młodzież, część naszej młodzieży, tej najbardziej dotkniętej konsumpcjonizmem, nihilizmem, krzyczała pod adresem czy partii rządzącej w Polsce, czy kościoła. To samo się wtedy działo we Francji. No i niestety później to pokolenie tej młodzieży samo przejęło instytucje mediów, polityki w dużym stopniu i we Francji, chociaż znów, o czym tutaj w tej książce starałem się napisać, pojawia się coraz silniejszy opór wobec tego, tej elity. Zaraz tego przejdziemy. A jeszcze jeden proces, wielokrotnie opisywany, to znaczy faktu odejścia, bym powiedział, apostazji całych elit francuskich, zwłaszcza od 1789 roku od kościoła. Co to spowodowało dla Francji, dla tkanki społecznej francuskiej?
dla tkanki społecznej francuskiej spowodowało to przede wszystkim proces, który Jérôme Fourquet, jeden z najważniejszych współczesnych francuskich socjologów, politologów, dyrektor w IFOP, czyli francuskim CBOS-ie, który istnieje jeszcze od dwudziestolecia, opisał w swojej książce jako archipelagizację Francji. Przy czym trzeba podkreślić, że ten proces szedł jednak wolniej do właśnie tego przełomu lat 60., kiedy się mocno załamał, tak? To też pokazują statystyki, że jak popatrzymy na przykład na liczbę księży we Francji, powołań kapłańskich, to ona była po wojnie podobna co w 1789 roku, jednak potem jednak lata 60, maj 68 roku z jednej strony Sobór Watykański II, z drugiej strony te przemiany obyczajowe, przemiany w całej Europie spowodowały dramatyczne załamanie się katolicyzmu i we Francji dramatyczne załamanie się też tej matrycy, która formowała Francję przez ten poprzedni, jednak nawet po rewolucji, ponieważ tam było bardzo długo taki podział na jednak pewną wspólną matrycę, że z jednej strony byli katolicy, a z drugiej strony byli ci ludzie odwołujący się do rewolucji i oni byli mniej więcej, było ich mniej więcej tyle samo i oni jednak mimo wszystko odwoływali się do pewnego wspólnego kodu kulturowego. I mamy też, Fourquet też ciekawie pokazuje, że w tym samym czasie, w którym załamuje się liczebnie kościół we Francji, w tym samym czasie równolegle załamuje się liczebnie partia komunistyczna. Francuska, która była tym alternatywnym kościołem, można powiedzieć, dla francuskiej lewicy. Gdzie mieliśmy z jednej strony kościół, z drugiej strony mieliśmy partię komunistyczną i one były tymi biegunami, które skupiały dużą część francuskiego społeczeństwa. Oczywiście pomiędzy nimi było dużo ludzi, którzy byli trochę bardziej po środku. Spowodowało to, że dzisiaj we Francji, nie ma tak naprawdę nie ma wspólnej tożsamości. Mamy bardzo wiele różnych grupek ludzi o bardzo odmiennych wartościach, bardzo odmiennym sposobie życia, które żyją obok siebie i tworzą takie coraz bardziej zamknięte wspólnoty, które głosują inaczej, które żyją inaczej i które tworzą tak naprawdę swoje własne dzielnice, swoje własne szkoły, swoje własne struktury społeczne. To w takim razie, co, jakby pan dzisiaj określił tożsamość, co to znaczy dzisiaj być Francuzem? No, na te pytanie padnie bardzo wiele, bardzo różnych odpowiedzi i właśnie to jest problem, że te słynne wartości republikańskie znaczą bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy, ponieważ mamy z jednej strony tę radykalną lewicę, która dzisiaj rośnie we Francji, ponieważ dzisiaj we Francji mamy tak naprawdę, te wybory też tu pokazały, że politycznie mamy trzy obozy. Mamy ten obóz establishmentu, który kiedyś miał ponad 90% poparcia, dzisiaj ma około 30 kilku. I tutaj Macron zebrał do jednego obozu wszystkich ludzi, którzy kiedyś byli centroprawicą, centrolewicą. Dzisiaj tak naprawdę się między sobą wiele nie różnią. I to są ci ludzie przede wszystkim z największych miast, głównie z Paryża, ale nie tylko. Ludzie najlepiej zarabiający, ludzie, dla których bardzo ważna jest właśnie Europa, Unia Europejska, dla których te wartości republikańskie oznaczają oznaczają Francję w Unii Europejskiej, Francję laicką, co jest ważne, Francję laicką i Francję, która się, i to jest główne hasło Macrona, która nie jest ani tak zwana skrajnie prawicowa, czyli nie ma tego skrętu tożsamościowego w stronę Francji, jednak bardziej narodowej, bardziej odwołującej się do swojej historii, ale nie jest też Francją islamską. A mamy tutaj właśnie te dwa pozostałe obozy, które równocześnie rosną siłę i jakby zjadają centrum z obu stron, ponieważ mamy Jean-Luc Mélenchona, postać też bardzo ciekawą, bardzo symptomatyczną, trybuna radykalnej lewicy francuskiej, który tak naprawdę stara się zjednoczyć pod jednym sztandarem radykalną lewicę, komunistów, ekologów, ale też muzułmanów. 70% muzułmanów na niego głosuje, ponieważ on wprost głosi kreolizację Francji, to, że trzeba tutaj przyjmować jak najwięcej ludzi z Afryki, z Azji, spoza Europy, ponieważ to jest właśnie realizacja tej dziejowej misji Francji. Z drugiej strony mamy tych ludzi takich jak Zemmour, który jest tutaj, można powiedzieć, takim radykałem największym
i Marine Le Pen, którzy na różne sposoby, ale jednak zasadniczo chcą kierować Francję w stronę jednak skrętu na umowne prawo i w stronę skrętu takiego tożsamościowego i w stronę obrony tej historycznej Francji, a pośrodku jest Macron, który stara się, który jednocześnie mówi, że nie, ja nie jestem ani ten, ja jednocześnie będę zamykał tych skrajnych prawicowców i będę zamykał te najostrzejsze meczety, będę, w których się głosi islamizm taki radykalny, w których się głosi przemoc, będę ograniczał finansowanie z zagranicy dla meczetów, ale też będę właśnie zaporą przed tą radykalną prawicą, która rzekomo, no prawda, tak jak w Polsce mamy, że jest przeciwko Europie, Macron ogłosił, że te wybory to było referendum w sprawie Europy. No i on tutaj w bardzo sprawny sposób wykorzystuje te instytucje Piątej Republiki do tego, żeby skupiać całość władzy w rękach swojego środowiska, ponieważ te odpowiedzi na to, co znaczy być Francuzem, są bardzo różne. Dla części ludzi, tych, którzy głosują na Zemmoura czy Le Pen, być Francuzem to znaczy jednak być przywiązanym do tej historycznej tożsamości Francji 1500 lat, zależy jak liczyć, tej Francji jednak kulturowo-chrześcijańskiej i europejskiej. Dla Macrona i tej elity to będzie przede wszystkim Europa, postęp, ale też jednak przede wszystkim liberalizm. Taki socjalliberalizm oczywiście, ale liberalizm taki, można powiedzieć, ontologiczny. Przede wszystkim jednostka jej prawa, ale na lewicy mamy coraz więcej ruchów takich właśnie wspólnotowych, ale w drugą stronę. Mamy wspólnoty wszystkie tych mniejszości etnicznych, seksualnych, ale też religijnych, tak? Właśnie muzułmanów, którzy tutaj coraz bardziej też jakąś rolę odgrywają. No dobrze, przejdźmy do bohatera. Ja tylko Państwu chcę pokazać, z twórczością Erika Zemmoura można było się zapoznać. Redakcja Wszystko co najważniejsze, Eryk Mistewicz wydał książkę Francja, nie powiedziałam ostatniego słowa, tuż przed kampanią, która się rozpoczynała, więc eseje są dostępne, jak ktoś chce poznać samą myśl Erika Zemmoura, ale przede wszystkim książka pana Kacpra. Dlaczego akurat zainteresował się pan Zemmourem i poświęcił jemu czas? Zemmourem się zainteresowałem dlatego głównie, że on zanim stał się politykiem, to, że się stanie politykiem, to była pewna spekulacja, która coraz bardziej narastała, o której ja pisałem ponad 2 lata temu, kiedy pierwszy raz pisałem publicznie o Zemmourze, ale zainteresowałem się nim dlatego, że on w bardzo ciekawy sposób, inaczej niż wiele ruchów, wiele postaci tych ruchów prawicy, ruchów tożsamościowych, ruchów patriotycznych na Zachodzie, czy w Europie Zachodniej, czy w Stanach, łączył, no, stawiał przede wszystkim na walkę kulturową, tak? On jako pisarz, jako publicysta, dziennikarz, eseista, wypracował sobie naprawdę bardzo silną pozycję jako taki, no, pisarz numer jeden polityczny, jeśli chodzi o sprzedaż książek, jeśli chodzi o występy medialne. Pod koniec miał swój program, który codziennie oglądało nawet 800 tysięcy ludzi, czasem ponad milion co wieczór w stacji CNews, która stała się dzięki temu programowi najpopularniejszą stacją informacyjną we Francji. Przez wiele lat wydawał swoje kolejne książki, występował w radiu, w telewizji, przede wszystkim właśnie głosząc tę wojnę kulturową i głosząc, że wojna kulturowa poprzedza wojnę polityczną, tak? On w przeciwieństwie do tych polityków, którzy właśnie byli politykami, czy w Stanach, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, którzy mieli jakieś konkretne postulaty polityczne, ale jednak w tych sprawach cywilizacyjnych, światopoglądowych po prostu szli na kompromisy, starali się dostosować do głównego nurtu, trochę tak zakamuflować, można powiedzieć, to Zemmour głosił, że kolejność jest odwrotna, że trzeba najpierw uformować społeczeństwo, a potem dopiero przygotować, i to jakby przygotuje grunt pod zmianę polityczną.
On mówił o sobie, że chciałby być prawicowym Gramsim, że chciałby uformować francuskie elity przede wszystkim, no bo nie czarujmy się, ludzie, którzy czytają te książki, czy oglądali jego programy, to byli ludzie lepiej wykształceni, co też potem pokazała struktura jego wyborców, kiedy już wystartował na prezydenta. Lepiej wykształceni ludzie właśnie z większych miast. On starał się, można powiedzieć, zatrzymać ten proces wykorzeniania się francuskich elit, francuskiej burżuazji, francuskiego mieszczaństwa. On chce dalej formować francuskie elity tożsamościowo. Po co? Po to, żeby być Francuzem. I tutaj on jest też dla mnie interesujący, dlatego że on sam osobiście jest przykładem człowieka, który nie musiał być Francuzem, dlatego że on po prostu jest Żydem, który urodził się w tradycyjnej żydowskiej rodzinie, oczywiście rodzinie zasymilowanej, ale bardzo wielu jego kolegów czy jego krewnych wybierało jednak tę tożsamość żydowską, czy wyjeżdżało do Izraela, czy tworzyło taką jeszcze jedną społeczność, która żyje w ramach laickiej republiki. A Zemmour od dzieciństwa był zafascynowany tak bardzo właśnie historią, kulturą francuską, czy z jednej strony Napoleonem, czy z drugiej strony Chateaubriandem i Balzakiem, czyli jego ulubionymi pisarzami, że chciał być Francuzem i chciał przekonywać innych, że warto być Francuzem. I można powiedzieć, cała jego działalność jako pisarza, publicysty, eseisty, a teraz polityka, i on też powtarza, że on nie chce tworzyć partii jaka każda inna, tylko chce tworzyć właśnie taką wspólnotę, która będzie formować kolejne pokolenia młodych Francuzów, dlaczego warto być Francuzem i dlaczego należy trzymać się tej tożsamości, można powiedzieć, przedpostmodernistycznej, tej sprzed maja 68 roku, tej Francji tradycyjnej, Francji zakorzenionej w dziedzictwie tak naprawdę wszystkich francuskich patriotów, czy katolików, czy rewolucjonistów, można powiedzieć, czy chrześcijan, czy masonów, ale jednak no, czy Voltaire'a, czy Rousseau'a, z jednej strony, czy Joanny d'Arc ze strony drugiej. Wszystkich tych Francuzów on tak po bonapartystowsku wrzuca do jednego worka, że jednak wszyscy ci ludzie czuli się Francuzami, wszyscy ci ludzie czuli się związani z europejską kulturą, wszyscy ci ludzie są dzisiaj po innej stronie niż to, co Zemmour nazywa bardzo ostro paktem dwóch totalitaryzmów, tego totalitaryzmu islamskiego, a z drugiej strony totalitaryzmu liberalno-progresywnego, który chce człowieka całkowicie wykorzenionego, nastawionego tylko i wyłącznie na bycie jednostką, której każdy kaprys jest święty. Jakie kontrowersje on w ogóle wzbudził wokół siebie, taki najsilniejszy? Za co był szczególnie atakowany? Bardzo wiele było tych kontrowersji, dlatego że Zemmour też wbrew bardzo wielu ludziom i do tej pory część teraz już po jego kampanii, wiele osób go krytykuje, że właśnie miał zbyt ostrą kampanię. On jednak uważał, że właśnie kluczem jest, że jakby sposobem na długofalowe zwycięstwo w wojnie polityczno-kulturowej jest przełamywanie tych tabu. Które narzuciła liberalna lewica, które narzuciło to pokolenie 68 roku w mediach, na uniwersytetach, w polityce. Więc najsilniejszy tabu to jest na pewno islam i Pétain, ponieważ Zemmour głosi wprost, pierwsza sprawa głosi, że nie da się być jednocześnie dobrym muzułmaninem i dobrym Francuzem, ponieważ islam ze swojej istoty jest religią, która obejmuje zarówno życie jednostki, jak życie publiczne, po prostu zobowiązuje człowieka do zachowywania się, do posłuszności Koranowi i nauczaniu Mahometa w tak jednoznaczny i twardy sposób, nie zostawiając tej przestrzeni, którą zostawia jednak chrześcijaństwo, że po prostu trzeba zrezygnować albo z bycia
albo z bycia Francuzem, albo z bycia muzułmaninem. On głosi tak, on głosi wprost, on jako pierwszy polityk głosi wprost hasło Grand Remplacement wielkiej, to można przetłumaczyć wielkiej podmiany, wielkiej zmiany, wielkiej przemiany, czyli po prostu tego, że ludność pochodzenia europejskiego i ludność kulturowo-chrześcijańska jest stopniowo po prostu siłą demografii zastępowana ludnością pochodzenia imigranckiego, ludnością, która od lat 70. przede wszystkim do Francji przyjeżdża i po prostu, mówiąc kolokwialnie, ma więcej dzieci niż rdzenni Francuzi i jednocześnie zdaniem Zemmoura, wbrew nadziejom tej liberalnej elity, ci ludzie się nie wykorzeniają, nie stają się takimi samymi liberalnymi jednostkami jak inni, tylko zachowują swoją tożsamość. To rzeczywiście pokazują statystyki bardzo ciekawe, też przywoływane chociażby przez wspomnianego przeze mnie Jérôme'a Fourquet'a, że jak popatrzymy na muzułmanów francuskich, to tam im młodsi Francuzi, tym bardziej młodsi jakby muzułmanie żyjący we Francji, tym bardziej ortodoksyjni. Tym, jak popatrzymy na, jak mamy od 2000 roku prowadzone badania wśród francuskich muzułmanów odnośnie tego na przykład, czy pościsz w Ramadan, czy uważasz, że, czy popierasz to, żeby kobieta nosiła hijab, czy popierasz to, że kobieta musi zachować dziewictwo do ślubu i tak dalej, to odsetek tych ludzi, którzy mówi, że tak, rośnie wraz z wiekiem. I po prostu, a jednocześnie jakby w każdym kolejnym pokoleniu jest ich więcej, tak? Ponieważ mają więcej dzieci niż ci Francuzi pochodzenia europejskiego, ci Francuzi, którzy są czy kulturowymi, czy realnie praktykującymi chrześcijanami. Zemmour o tym mówi wprost, w ostry sposób, że następuje to grand remplacement, ta wielka podmiana. No i on za to był oczywiście atakowany jako rasista, jako człowiek, jako ksenofob. On był kilkukrotnie skazany przez sądy francuskie za mowę nienawiści. Przez to oczywiście też go przeciwnicy nazywają kryminalistą, islamofobem i tak dalej, i tak dalej. On tutaj też ma tę wygodną pozycję, że nie można go nazwać antysemitą z tego prostego faktu, że sam jest Żydem. Więc też może sobie trochę na więcej pozwolić. I druga kontrowersja, która jest z tym związana, to jest właśnie Pétain, ponieważ Zemmour w swojej książce Francuskie samobójstwo, tej najbardziej poczytnej z 2014 roku, też zresztą niedawno przetłumaczonej na polski, też której fragmenty cytuję, w swojej książce cytuję fragmenty czy tej książki, czy samobójstwa, czy innych książek Zemmoura. On pisał o tym, że Pétain de facto ocalił tych Żydów, którzy byli zasymilowanymi Francuzami, którzy mieli francuskie obywatelstwo w czasie wojny, ponieważ zdecydowana większość z nich przeżyła, a w zamian za to jakby wydał Niemcom i samo państwo Vichy wydawało Niemcom tych Żydów, uchodźców, uciekinierów z Polski, z Czechosłowacji, którzy się we Francji chronili. To był taki, można powiedzieć, brudny deal, którego Pétain dokonał. Zemmour o tym napisał w książce. Dlaczego o tym napisał? Dlatego, że odpowiedzialność Francji za Holokaust to jest coś, czego francuscy politycy, czy de Gaulle, czy później też Mitterrand, czyli socjalista, ale też na swój sposób jednak człowiek kulturowo związany z tą starą Francją, bardzo ostro się temu sprzeciwiali, że absolutnie Francja nie jest odpowiedzialna za zagładę Żydów, że jakby raz, że prawdziwa Francja była w Londynie, a dwa, że ci Francuzi jakby, no, Żydzi, którzy byli jednocześnie Francuzami, w większości przetrwali wojnę, byli ochronieni. To było bronione i dopiero w 1996 roku Chirac jako nowo wybrany prezydent
Trochę tak jak prezydent Kwaśniewski w Jedwabnem parę lat później zaczął mówić o tym, że Francuzi tutaj właśnie byli narodem sprawców, że są odpowiedzialni za zagładę Żydów. Temu zaczęło być bardzo wiele miejsca poświęcane w mediach, na uniwersytetach, w kolejne książki zaczęły być o tym wydawane i jakby Zemmour uważa, że kluczowe dla formowania tożsamości Francuzów jest zerwanie z tym poczuciem winy. On oczywiście tutaj jest bardzo makiaweliczny, jak on w ogóle jest makiaweliczny, tak? Pisząc o tym, że sytuacja jest dramatyczna, Francja przegrała wojnę, no to trudno, trzeba było chronić tych, którzy byli rzeczywiście zintegrowani, którzy byli Francuzami i dobrze się stało, skoro nie było innej opcji, ale oczywiście jest za to atakowany jako również przez wiele osób z jego środowiska, z nim z tego powodu zerwało, którzy mówią, że jak Żyd może coś takiego głosić, że to jest usprawiedliwianie zbrodniarza i tak dalej, i tak dalej. To była taka, można powiedzieć, druga kontrowersja bardzo mocno związana z Zemmourem. No, na trzecim miejscu bym jeszcze wspomniał stosunek Zemmoura do kobiet, gdzie on miał tutaj dużo takich... wydał taką książkę w 2005 roku, też ją tutaj cytuję, w której głosił takie teorie na temat takie, przez które był bardzo mocno potem, bo on się oczywiście potem już z tego wycofywał, żeby bo to jest obciążające dla niego politycznie odnośnie, no, które był atakowany jako mizogin, pisząc, on bardzo dużo pisał o tym, że właśnie mężczyźni współcześni to muszą odnaleźć w sobie męskość taką prawdziwą, ale też bardzo mocno, tak można powiedzieć, trochę po strindbergowsku te relacje damsko-męskie przedstawił jako walkę, że tutaj mężczyzna musi dominować, że to jest coś naturalnego, a że właśnie no tutaj pochwalał poniekąd to, że dla mężczyzn jest coś naturalnym, jest czymś naturalnym, że bierze sobie, że walczy o to, żeby mieć jak najwięcej kobiet, jak najwięcej tutaj nawet kochanek czy i tak dalej. No i potem po wielu latach oczywiście to było mu mocno wyciągane, mimo tego, że no, sam zresztą swoją żonę zostawił dla 20-paroletniej kochanki, z którą teraz żyje, więc to też na pewno nie pomogło mu i też na pewno sprawiło, że kobiet na niego zagłosowało prawie dwa razy mniej niż mężczyzn i to też na pewno jest ta trochę śmieszna, trochę przykra kontrowersja z nim związana. 7% poparcia, 7,7%, jak dobrze pamiętam, procent poparcia w pierwszej turze. Może tylko tyle osób się identyfikuje, jak widać, politycznie z jego poglądami, z tych, co zagłosowało, bo oczywiście nie mamy tutaj 100% głosów oddanych generalnie w żadnym kraju demokratycznym, poza tymi, gdzie są obowiązkowe wybory, no jest ta wolność wyboru, czy się głosuje, czy nie. No dobrze. Jest jeszcze jedna kontrowersja dla nas istotna, dla Polaków, odwieczna w jakimś sensie, czyli problem miłości elit francuskich do Rosji. Zemmour też nie ukrywał swojej takiej prorosyjskości, łącznie z tym, że jeszcze całkiem niedawno mówił o tym, że z Rosji powinny być zdjęte jakiekolwiek wcześniej nałożone sankcje. Te sankcje, proszę państwa, które jeszcze przed wojną były nałożone, przed inwazją na Ukrainę. No ale potem takie szybkie oświadczenie wydał w momencie już inwazji na Ukrainę, że ją potępia. Tak, Zemmour w tej chwili już po wyborach uważa, że to zatopiło jego start, powołując się na to, że w momencie 23 lutego, dzień przed inwazją, no to w sondażowniach miał 16-15% poparcia. Wchodził albo był łeb w łeb z Marine Le Pen, albo wchodził do drugiej tury. W sondażu IFOP z 23 lutego rzeczywiście ma 16,5, Le Pen ma 16 i wchodzi do drugiej tury. No, skończył, jak wiadomo, z 7, a Le Pen z 23, więc jakby suma pozostała mniej więcej ta sama, ale Le Pen mu tych wyborców zabrała. On uważa, że on tutaj się tłumaczy, że najpierw ponieważ politycznie celem Zemmoura było to, żeby zgromadzić pod jednym sztandarem, przekroczyć ten, on mówił bardzo dużo o zjednoczeniu prawic, co w warunkach francuskich oznacza zjednoczenie pod jednym sztandarem ludzi, którzy głosują na golistów, na republikanów, partię, która rządziła przez 40 lat Francją, prawie przez 40 z ostatnich 64 lat, w tej chwili już umiera, dostała 4,5%,
w ostatnich wyborach. I Zemmour jakby chciał tę burżuazję patriotyczną przeciągnąć, która nie zagłosuje na Le Pen z powodów socjologicznych i historycznych, ponieważ Le Pen się wywodzi z tych ruchów antygolistowskich, a socjologicznych, dlatego że na Le Pen głosują po prostu ludzie biedni, gorzej wykształceni, Francja wiejska i tak dalej. A jednocześnie chciał te classe populaire, czyli tych wyborców, właśnie tych wyborców Le Pen tutaj zgromadzić. Tych, którzy byliby zawiedzeni jej, albo zmęczeni nią, albo którzy by uznali, że ona je zbyt mało mówi właśnie o tych kwestiach tożsamościowych, o imigracji i tak dalej. Do wojny wydawało się, że to mu się może udać, ponieważ rzeczywiście szedł do góry i był na fali wznoszącej, natomiast wojna go zatopiła. Jego wytłumaczenie jest takie, że w momencie wojny ta burżuazja patriotyczna uciekła od niego do Macrona, ponieważ jednocześnie spadło jemu i właśnie kandydacy republikanów, czyli Pécresse, a z drugiej strony potem, kiedy już ci uciekli, to zaczęli też uciekać ci wyborcy ludowi, można powiedzieć, którzy od niego odeszli do Marine Le Pen. Najpierw przyszli do niego od Marine Le Pen, a potem wrócili do niej, kiedy Zemmour zaczął lecieć w dół, a jednocześnie w górę zaczął iść Mélenchon, czyli kandydat lewicy, który jednocześnie zaczął zasysać całą lewicę i zaczął mieć realne szanse na wejście do drugiej tury, co rzeczywiście ten vote utile, czyli głos pożyteczny, okazał się słuszny, dlatego że rzeczywiście Mélenchon urósł do 22%, Le Pen miała 23,15, Mélenchon, więc miała tylko 1,2 punkta przewagi nad Mélenchonem, który miał 2,195. No i tutaj poniekąd to zatrzymanie wejścia skrajnego lewicowca do drugiej tury było dla francuskich patriotów słuszne. I niewątpliwie Zemmour tutaj był bardzo... Ja też poświęciłem temu jeden rozdział w swojej książce, ponieważ jest to sprawa z punktu widzenia Polski zawsze topiąca nasze relacje z Francją, czyli ta sprawa Rosji. Macron też dzisiaj już, jak tu jechałem, czytałem, że Macron też już mówi, że no po wojnie to jednak dobrze by było, żeby Rosji za bardzo nie poniżać, żeby tutaj się, że potrzebujemy jakiejś wspólnoty europejskiej, w której Rosja też by miała swoje miejsce. To jest temat na trochę na inną dyskusję. Ten stosunek Francuzów do Rosji, o tym napisałem dłuższy tekst dla magazynu Kontra, dwuczęściowy. Natomiast jeśli chodzi o samego Zemmoura, to tutaj jego fascynacja wynika oprócz powodów historycznych, wynika z tego, że on Putina widział jako takiego rosyjskiego bonapartystę, który odbudowuje rosyjskie imperium. Dlaczego bonapartystę? Dlatego, że Zemmour też chciałby, jakby tutaj jest też pewna, co jest ciekawe, podobieństwo między Francją a Rosją, które sprawia, że Francuzi tak Rosjan lubią i z wzajemnością, że Francja i Rosja to są dwa kraje rewolucji, gdzie te podziały poszły bardzo ostro i francuscy patrioci często tworzą właśnie taką hybrydę między tą Francją przedrewolucyjną, Francją katolicką i tą Francją rewolucyjną. Zemmour też to robi. Zemmour pisze tutaj z jednej strony o Wandejczykach, a z drugiej strony pisze też przecież o patriotycznych Jakobinach, że dzisiaj wszyscy byliby po jednej stronie przeciwko liberałom i muzułmanom. Ale w Rosji Zemmour się fascynował tym, że tutaj Putin też, prawda, udało mu się po tym poniżeniu, jakim dla Rosji był upadek Związku Sowieckiego. On pisał o tym, że to było dla... pisał o tym, że ten Gorbaczow to był dla Rosjan jak nasz Ludwik XVI. Tutaj Rosja została poniżona, Rosja straciła swoje imperium, tak jak Francja straciła swoje imperium, to tutaj Putin podniósł Rosję, zbudował jej niezależną pozycję wobec Stanów Zjednoczonych, co też jest kluczowe, ponieważ dla Francuzów wszystkich, czy prawicowych, czy lewicowych, czy tej elity skupionej dziś wokół Macrona, no
pozytywny stosunek do Rosji nieodłącznie łączy się po prostu z niechęcią do Stanów Zjednoczonych, z tym, że Francuzi nie chcą zaakceptować tego prymatu USA, nie chcą, czują się źle z tym, że jakieś państwo, które rości sobie prawo do tego, żeby być tym liderem świata zachodniego, inne niż oni, jakieś państwo tutaj rości sobie prawo do tego, żeby być, mieć te uniwersalne prawa człowieka, które będzie rozprzestrzeniać, które przecież to jest, oni byli, to jest ich zadanie, to jest ich misja, a z drugiej strony ci Francuzi bardziej katolicy, czy bardziej tradycyjni, no to patrzą, że tutaj ta Francja, Francja to jest, prawda, wysoka kultura, od kultura Ameryka to co ich kultura, to McDonald's. A lewicowi Francuzi z kolei mają te resentymenty jeszcze pokomunistyczne, sowieckie, że tutaj, prawda, Ameryka to liberalizm, konsumpcja i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma jakiś powód, żeby Ameryki nie lubić. Tak jak w sporcie zazwyczaj mamy bij mistrza, to tutaj też państwo najsilniejszego, państwa, ludzie, którzy sami kiedyś byli, sami byli mocarstwem najsilniejszym w świecie zachodnim, nie lubią. Podobnie zresztą jak Niemcy, też chociaż mniej niż Francuzi. Wracając do Zemura, on uważał, że Putin był tutaj, jakby udało mu się złączyć te struktury pokomunistyczne i tę Rosję tradycyjną, cerkiew, prawosławie i tak dalej, w taki jeden obóz, postawił się Ameryce, stara się odbudowywać rosyjskie imperium i jest tutaj właśnie takim patriotą rosyjskim, nie to, co te zgniłe, liberalne elity zachodnie, które, prawda, myślą tylko o swoich portfelach. No, rzeczywistość, no, ale on tutaj też popełnił ten błąd, że po prostu za bardzo uwierzył w rosyjską propagandę. On przekonywał jeszcze w grudniu, że nie będzie żadnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że to jest amerykańska propaganda, co oczywiście rzeczywistość pokazała, jak jest. I co więcej, rzeczywistość pokazała, i to jest też, myślę, bardzo ciekawe i też ważne dla nas jako Polaków, których zawsze boli ta prorosyjskość zachodnich patriotów, nie tylko francuskich, bo przecież też mamy takich ludzi czy we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, że tutaj Putin pokazał nie tylko, że to nie była propaganda, ponieważ że rzeczywiście dokonał po prostu nieusprawiedliwionej agresji. Zemur też mówił o tym po wybuchu wojny, że tutaj Rosja dokonała agresji, która była nieusprawiedliwiona, a Ukraina nie stanowiła żadnego zagrożenia dla Rosji i tak dalej. Po drugie, te kolejne miesiące pokazują, że Rosja wcale nie jest taką potęgą, jak ci wszyscy zachodni prawicowcy myśleli. Także to nie jest takie proste, że tutaj mamy potężnego Putina, który po prostu przyjdzie ze swoimi czołgami i rozwali tutaj zgniły Zachód, który umie robić tylko parady gejowskie, tylko rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i myślę, też jest to pewne okienko dla nas na to, żeby pokazywać, że wcale ta Rosja nie jest tym mocarstwem, nie jest tym wzorcem, na które zachodni patrioci powinni się orientować. Oczywiście z powodów czysto geograficznych Francuzi zawsze nigdy nie będą na Rosję patrzeć jak na takie zagrożenie jak my, bo po prostu dla nich to nie jest egzystencjalne zagrożenie, dla nich to jest co najwyżej rywal, który szkodzi ich interesom politycznym czy gospodarczym. No ale ta fascynacja teraz, myślę, pojawiają się na niej rysy również dlatego, że po prostu zaszkodziło to ewidentnie francuskiej prawicy podczas tych wyborów. Nie postawimy kropki na D, bo nie opowiemy książki, bo nie taki jest cel. Mam nadzieję, że pan Kacper Kita zachęcił państwa do sięgnięcia po książkę, do namysłu generalnie nad też współczesną Francją, współczesnym światem, współczesną Europą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kacper Kita, dziennikarz, publicysta związany z portalem Nowy Ład i autor książki o Eriku Zemurze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Zachęcam do interesowania się zachodnimi ruchami patriotycznymi, dlatego że wbrew prawom historii idą powoli, ale do góry i trzeba patrzeć również po to, żeby później ich przekonywać do w tych kwestiach, w których się mylą, do naszej racji stanu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.